Cześć, ja jestem Kuba, dzisiaj pokażę wam najwyżej ocenionych Polaków w FIFA 22. Jak zwykle mam dla was wyzwanie 50 górę w ciągu godziny od dodania tego filmu równa się z kolejnym odcinkiem już jutro, a została apek górę 50 kolejny odcinek z tej serii, a każdy 30 apek pod tym filmem dodatkowy zawodnik kolejnym odcinku. Standardowo zapraszam was na mój serwer Discord, do którego link macie podany w opisie oraz w komentarzu, a także pokazuję wam 5 ostatnich subskrybentów na moim kanale, a jeżeli ty chcesz pojeść się w kolejnym odcinku, to zostaw suba, teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Jan Bednarek, który rozegrał według mnie naprawdę niezły sezon w Premier League. Nie patrząc, jeżeli mówimy o Polakach, którzy grali w ostatni atak w Premier League, to naprawdę Bednarek daje sobie radę i według mnie piłkarz ten za poprzedni sezon dostanie upgrade o 1. Wtedy jego overall będzie wnosił 78 kart, a naprawdę będzie wyglądała według mnie bardzo dobrze. I jeżeli do jakichś starterów z Premier League na jakiś sam początek tak typowo gry, karta będzie wyglądała naprawdę bardzo spoko. A teraz już przechodzimy do następnego zawodnika w tym odcinku. I na miejscu 9 w tym odcinku znajduje się Krzysztof Piątek, który w Hercie Berlin nie miał zbyt udanego sezonu. Nie oszukujmy się, że Piątek naprawdę jakościowo bardzo spadł w przeciągu ostatnich kilku sezonów, nawet przeciągu dwóch sezonów, bo wiemy, że był to piłkarz zapowiadany na następcę Lewandowski oraz przez niektórych nazywany nawet lepszym zawodnikiem niż Robert Lewandowski, no ale wyszło jak wyszło i według mnie piłkarz tym następnej FIFA będzie o 78 overalla i tak będzie się prezentowała jego karta. No według mnie nie będzie ona wyglądała zbyt grywalnie, a jakie jest wasze zdanie na temat tego zawodnika, piszcie oczywiście w komentarzu. I na miejscu 8 w tym odcinku jest Rafał Gikiewicz. Piłkarz ten w Augsburgu naprawdę bronił bardzo dobrze, pamiętałem m.in. mecz, kiedy wybronił on tyle sytuacji Roberta Lewandowskiego oraz Bayern Monachium w ostatniej kolejce Bundesligi. No i piłkarz ten dokładnie dostaje dosyć sporego upgrade'a, jego overall także będzie wnosił 80 i piłkarz naprawdę będzie miał bardzo według mnie dobrą kartę, jeżeli chodzi o takich startowych bramkarzy. No i według mnie upgrade dla Polaka jest jak najbardziej zasłużone. I na miejscu 7 w tym odcinku znajduje się Drągowski, który według mnie dostanie upgrade o 5 i jego overall będzie wnosił 80. Wiemy, że piłkarz naprawdę w Fiorentinie radzi sobie bardzo dobrze. Dostał na dwie karty Inform FIFA 21. Według mnie jak najbardziej zasługuje właśnie na pochwałę oraz na upgrade o 5, gdyż nie oszukujmy się, jest to jeden z najlepszych według na ten moment bramkarzy w lidze włoskiej. No i ten upgrade jest według mnie jak najbardziej zasłużony. A jakie jest wasze zdanie na temat tego upgrade'a? Piszcie oczywiście w komentarzu. A miejsce 6 w tym odcinku zajmuje Grzegorz Krychowiak, który nie miał zbyt udanego euro, aczkolwiek jego cały sezon w lidze rosyjskiej był naprawdę bardzo dobry. I według mnie Krychowiak dostanie upgrade'a o 2 i wtedy jego overall będzie wnosił 82 overalla. No karta będzie wyglądała dosyć ciekawie, aczkolwiek wiemy, że ciężko będzie go połączyć z jakimiś innymi zawodnikami z ligi rosyjskiej, czy także z innymi Polakami, więc na pewno karta taka, jeżeli ogrywa to wygląda grywalnie, jeżeli mówimy o jakichś połączeniach to średnio i oczywiście ja nie jestem z tych, którzy są na tym, żeby hejtować zbytnio Krychowiaka, bo wiem, że każdemu euro mogło się po prostu nie udać i uważam, że ten upgrade dla Polaka jest jak najbardziej zasłużony. I na miejscu 5 w tym odcinku znajduje się Piotr Zieliński. Według mnie Zieliński także rozegrał bardzo dobry sezon. No wiemy, że w lidze włoskiej był to naprawdę świetny zawodnik, chwalony przez wielu naprawdę ekspertów i tak dalej. I według mnie Zieliński dostanie upgrade o 3 i wtedy jego overall będzie wnosił 83. Karta będzie wyglądała naprawdę bardzo spoko do jakichś starterów i będzie ona bardzo według mnie oczywiście grywalnie wyglądała, więc jak to już mówiłem wam w poprzednich odcinkach, do jakichś starterów oraz na dłuższą metę ta karta może być na EŚPO bardzo grywalna. A na wasze zdania na temat tego zawodnika czekam oczywiście dole w komentarzu. I miejsce czwarte w tym odcinku należy do Arkadiusza Milika. No piłkarz ten wiemy odrodził się w drugiej połowie tego sezonu w Marsylii, bo wiemy, że w Napoli nawet nie został on zgłoszony do rozgrywek, a tak to wyszło to, że Milik naprawdę strzelił bardzo dużo bramek w lidze francuskiej i był on bardzo dobrym zawodnikiem i uważam, że właśnie Milik jak najbardziej zasługuje na upgrade o 2 w następnej FIFA. Wtedy jego overall tak samo jak w przypadku Zielińskiego będzie wnosił 83 i karta będzie wyglądała naprawdę bardzo ciekawie. Jak to mówiłem wam w poprzednich odcinkach, ten piłkarz dla takich starterów może wyglądać naprawdę bardzo użytecznie, a jakie jest wasze zdanie na temat tego piłkarza i czy według was zasługuje on na upgrade, napiszcie w komentarzu. I miejsce trzecie w tym odcinku zajmuje Łukasz Fabiański. Według mnie Polak rozegrał także bardzo dobry sezon. Wiemy, że dzięki jego interwencjom West Ham był bardzo blisko, żeby dostać się nawet do Ligi Mistrzów, aczkolwiek się to nie udało. Aczkolwiek to uważam, że Fabiański jest jednym z najlepszych bramkarzy w całej Premier League i dostanie według mnie upgrade o 2 i jego overall wtedy będzie wnosił 83 i karta będzie wyglądała naprawdę bardzo dobrze. A jakie jest wasze zdanie na temat tego bramkarza? Piszcie w komentarzu. I na miejscu drugim w tym odcinku znajduje się także bramkarz, a jest nim Wojciech Szczęsny. No wiemy, że Szczęsny jest najwyżej ocenionym polskim bramkarzem w Ultimate Team i będzie ją według mnie także w FIFA 22 87 overalla. No wiemy, że jednak Szczęsny nie miał jakiegoś wyśmienitego sezonu, aczkolwiek uważam, że nie zasługuje on na downgrade, a także na upgrade. I według mnie zostaje przy swoim obecnym overallu, czyli 80 7 i jego statystyki się tylko lekko mogą tutaj zmienić, no i nic więcej o tym zawodniku chyba nie mogę powiedzieć. A czy według was powinien on zostać przy swoim obecnym overallu? Oczywiście piszcie w komentarzu. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest Robert Lewandowski, którego przedstawiłem wam już nie raz, więc tylko powiem w skrócie, piłkarz, który pobił rekord Gerda Millera, jeden z najlepszych
napastników, jak ten najlepszy napastnik na świecie. Według mnie dostaną FIFA 22 upgrade o 1, jego overall będzie nosił 92 i karta będzie wyglądała według mnie naprawdę bardzo dobrze, o wiele lepiej według mnie niż FIFA 21, chociaż te statystyki się jakoś zbyt nie zmieniam, aczkolwiek jednak ten overall na plus zrobi według mnie robotę. No i oczywiście tak, że was to nie zaskoczę, Robert Lewandowski będzie najwyżej ocenionym polskim piłkarzem FIFA 22. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tak nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym filmem, jak to mówiłem, za 100 łapek w górę pojeździe kolejny odcinek z tej serii, a każdy 30 łapek pod tym filmem dodatkowy zonik w kolejnym odcinku i słyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia, cześć!